O, witam serdecznie w drugiej części. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się zajmować tylko wyłącznie zasilaniem. W tej części nic innego nie będzie. Yamaha EM1800 na STK-u. Słuchajcie, tu mam transformator, który mi zmienia na 115 V, którym później zasilam ten transformator na 120 V. Czyli już mamy tam 5 V różnicy napięcia. No innych nie mam transformatorów na razie. Chcę zobaczyć, jakie są potrzebne napięcia, żeby zasilić stopień mocy, nie? Dobra, odpalmy najpierw przejściówkę, ten transformator. OK, wystartowało. Tu mamy 115 na wejściu. Tu mamy teraz na wyjściu sprawdzić. O, przewody się łamią. Na wyjściu mamy sprawdzić dokładnie, słuchajcie, dwa napięcia, bo tutaj mamy napięcie zasilania końcówki 7A, dwa bezpieczniki, a tu mamy podwójne napięcie zasilanie pewnie reszty. Czyli tak, z tego co tu widzę, to jest zielony, to jest wspólna masa. Tu zielony podpinamy. I sprawdźmy sobie prądem zmiennym, co mamy na wyjściu zasilania końcówki. 33,9. 33,9. 30, gdzieś około 40 V. Nie, 33,8. 34 V. 33,8. I teraz wspólny to będzie numer. To będzie czarny przewód, czyli po tej stronie. I drugie napięcie musimy sprawdzić, co mamy tutaj. 16,2 V. 16,2, czyli mamy dwa symetryczne, słuchajcie, napięcia. Tu akurat mam 2 razy 56 V, duże trafo. Tu mam 2 razy 30. Zaraz sprawdzimy, czy te trafo się nada. Wielkością i wysokością prawdopodobnie tutaj ono mi się zmieści. No na pewno się zmieści. Tylko będzie ciężejsze i większy amperaż. No dobra. Mamy przebadane, musimy mieć dwa napięcia. 16 dwa razy, czy w sumie 4 napięcia. 16, 2 razy 16 i 2 razy 34 V. OK, odpinamy naszą przejściówkę i transformator oryginalny. No i z tym się zaczynają schody, bo on ma tylko pojedyncze napięcie na końcówkę mocy, a nie ma 2 razy 16. I teraz trzeba by było pewnie dowinąć dwa uzwojenia po 16 V, znaczy jedno symetryczne. O kurde, jest tąpnięcie w gniazdku. Sprawdźmy, co ten ma. Tutaj mamy wspólny 32,2. No 1 V mniej. Prawie 2 V mniej. 32,2. 32,2. 2 V będziemy mieli mniej na końcówkę. Z gówna bicza nie ukręcisz, no. Będzie słabszy, cholera. I tak jest słaby ten wzmacniacz. Ten. Jak nie znajdziemy tutaj dobrych prądów, dobrego napięcia, to nie odpalimy. Ja postaram się. Tutaj 2 V jest tylko różnicy. Postaram się dowinąć do niego, do tego toroida, dwa symetryczne napięcie 16 V. Bo będziemy potrzebować zasilania miksera. Dobrze. Skąd wziąć drut? Z oryginału. Nie no, oryginał to... To pewnie nie będziemy go tutaj rozbierać, bo za dużo jest. Chociaż w sumie on jest zalany lakierem. By się udało mi rozwinąć ten rdzeń, ale wątpię w to, bo rdzeń jest zwijany jak na teroidzie.
Kurde, no. Nie będę go przycinał, bo szkoda trafa. A rozwinąć prawdopodobnie się nie da. To będzie dużo roboty. Nic, trzeba będzie zakupić po prostu drutu i na tego teroida dołożyć jedno symetryczne uzwojenie w koło. No niestety, te 16 V też prawdopodobnie jest wymagane, bo tu jest sporo elektroniki do zasilenia. Wszystko vintage. Wszystko tranzystory, a nie, są i opampy. Raz, dwa, trzy. No i równo. Normalne. Do tego zasilanie żarówek. Tu jest żarówka pod... do wskaźnika, do podświetlenia wskaźnika w tej masce. Słuchajcie, ja tylko jeszcze się przypomnę. Znaczy nie będę się przypominał, tylko chodzi mi o to, że... Może ktoś z was posiada taki trafo, 2 razy 34 V, przynajmniej 4 ampery, 2 razy 4 ampery. No jeśli jest tutaj bezpiecznik 7 amper. Nie no tak, tutaj już trzeba mieć 7 amper, kurde, to trzeba tęgie trafo. I żeby miało symetryczne 15 albo 16, no 15 to jest minimum. A może wspólnymi siłami, słuchajcie, na dole jest link pod filmem do zbiórki. Może ktoś po prostu się dorzuci do transformatora. Jeszcze jest taki motyw, że może jeszcze gdzieś jedne trafo znajdę, ale ono będzie miało większe napięcie, mniejszą moc i to jest... Może się... Chociaż duży radiator to... Tylko, że tamte nie jest teroidalne, tylko zwykłe. No nic, no będziemy musieli poszukać, czy ono ma dwa symetryczne. Bo ono mi się zdaje, że ma symetryczne tylko zasilanie końcówki, a nie ma symetrycznego 2 razy 15. Albo dostawić jakiś drugi. Tu jeszcze mamy. Tak, ale to jest też 2 razy 30 chyba voltów. Ten mały taki transformatorek. No dobrze, grunt, że wiemy, jakie wyjścia mamy z oryginału, także musimy dopasować do tego transformatora. Kliknij tam wesprzyj i będziemy zbierać na nowe trafo. Pozdrawiam. To już wiemy, że mamy dwa napięcia symetryczne. 15, 16 i 2 i 34 V. Do tylu możemy podciągnąć ten zasilacz i ten wzmacniacz. W następnym odcinku będą naprawy tego typu. Tam jest płytka ta jedna pęknięta, trzeba ją tam połatać na potencjometrze, ten taki przyjścióweczka z potencjometru do kabelka. Tutaj są dwa kondensatory rozpuchnięte, te dwa. One są już wybruszone, nie wiem czy to widać w kamerze czy nie, ale już je wypycha. Posprawdzamy resztę elektrolitów, sprawdzimy emiterowe, jeśli emiterowe będą wszystko w porządku, to znaczy, że Estek przeżył okres, próbę czasu, że tak powiem. Dla tej produkcji nigdzie nie ma tego sprzętu, ale wiecie co, już na, jak szukam serwisówki do niego, jakichś schematów, no to wszystko vintage. Najtaniej znalazłem 8,90 dolara za ściągnięcie schematu. Niestety takie czasy przyszły. 120 V, 330 W, 60 Hz. A mnie potrzeba trafo na 50 Hz i na 230 V. Pozdrawiam.